nie było, ale powracam do filmików, jak widzicie, jest w troszkę innej scenerii. Tak, i przy okazji. Filmów nie było długo, miał dość w tym tygodniu film z Koni, ale przez wypadek drobny, no, nie udało się, niestety. Za to będzie w następnym tygodniu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. A na razie postanowiłam zrobić Q&A. W jakiej stajni jeździsz? Jeżdżę w stajni Duszko, a dokładnie nieopodal Andres Pola. Mieszkam w Łodzi, więc mam bardzo blisko. Jak dokładnie ulica brzmi, to nie powiem, bo zbytnio się tym nie interesuje. Ale stajnia jest naprawdę fantastyczna. Jeżeli chcecie, to w następnym filmiku po prostu podam dokładną ulicę. Ile masz lat? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Czy będziesz grać w Movie Star Planet? Nie. Ogólnie nic nie mam do tej gry. Jest fajna, jeśli gra w nią ktoś inny niż ja. Znalazłaś SSO na przykład. Przez reklamę polecił ci ktoś jak? Znalazłam gry o koniach. No i tam z tego co pamiętam była Stajnia Marzeń. Było jakieś jeszcze coś podobne do Star Stable. Spotkałam taką naprawdę fantastyczną grę. Ona po prostu weszła do mojego serca, a gdy już miałam ją włączać, przeszłam dalej. No i było Star Stable. No. Star Stable poprosiłam tatę, żeby mi ściągnął, ponieważ jako takie małe głupieńko nie potrafiłam nic sama zrobić. No więc... No ale w końcu zaczęłam grać sama, wszystko robiłam sama. I było dobrze. A moim pierwszym filmem na YouTubie o Star Stable było W poszukiwaniu tęczy, dlatego możecie go nie zrozumieć. Co zainspirowało do nagrywania? Od dzieciństwa uwielbiałam nagrywać filmy, była to moja pasja i nigdy jakoś nie chciałam od tego specjalnie odrywać. Natomiast zaczęłam nagrywać Star Stable, no i właśnie Poszukiwanie tęczy był moim pierwszym filmem. Chciałam nawiązać jeszcze do tego filmu, dlatego nagrałam film Tęcza. Lubisz kozy śnieżne? Lubię. Przydałaby mi się taka w zimę, bo podobno ma być mroźnie, więc wiecie. Futerko. Co sądzisz o SSO, czy inaczej Star Stable? Fajne. Nie podoba mi się tylko to, że misje są bardzo rzadko. Przynajmniej na tym poziomie, na którym ja teraz jestem. Nie ma ich praktycznie wcale. Ale mimo to można robić na wiele różnych rzeczy, na przykład gadać z kolegami, albo nagrywać, albo jeszcze jakieś inne, trenować konia, chodzić, bawić się, kupować nowe rzeczy. Jaka nutka? Nutki z tego co wiem wyglądają tak? Ale no... Przejdźmy dalej. Spotkałeś się w Star Stable? Please! Aha! Jeszcze podam ci mój numer w ogóle. Nie. Ogólnie na 100 subskrypcji, czyli już tylko 6 subskrypcji, odliczam. Będzie specjał, nie powiem jaki, chociaż pewnie już wiecie, potem co powiedziałam. I wtedy się spotkamy wszyscy razem, kto będzie mógł. A potem możemy się spotkać tak potajemnie, tylko nie mów komu, tak, to jest nasza tajemnica. Nikt o tym nie wie. Dobra. To już wszystko? Naprawdę? Nie wiem, co? No dobra. Z powodu, że to już jest wszystko, chciałabym wam bardzo podziękować za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie jesteście na niej źli z powodu takiej długiej przerwy. Jak dla mnie też to jest smutne, albo jestem na siebie zła, po prostu. Nie wiem, co wy w stosunku do mnie przez to odczuwacie. Ale naprawdę wchodziłam na YouTube'a codziennie i sprawdzałam, co tam się u was dzieje. Jeszcze co za komentarze. Bardzo dziękuję tobie za subka i za to, że powiedziałeś, że jestem ładna.